Witam wszystkich z tej strony Tola i witam Was w wyzwaniu 100 dzieci Adama i zaczynamy od dzieciaków. Właśnie dzisiaj mamy do zmiany Stefana i mamy jeszcze nastolatkę, ale zaczniemy sobie od Stefana. Stefan jest od Jennifer, tak, dokładnie. On jest, słuchajcie, małym geniuszem i jest zadufany. Tak wygląda, bardzo ładny chłopczyk, słuchajcie, podobny jest do mamy. Tak, no włosy nawet całkiem okej, powiem Wam szczerze. To jest jego strój codzienny, tak. To jest oficjalny. Nie najgorzej, poza tymi kluczykami. Sportowy, zobaczcie. Niczego sobie. Tu jakiegoś nie mam mesza. Super. Imprezowy i na basen. No. Tutaj właściwie, słuchajcie, na basen to nic mu nie trzeba, ten. Chociaż tą czapeczkę zobaczę. Fajnie wygląda, włosy chyba mu nawet zostawię. Z takimi wyskoczył, w sumie może taki mieć, czemu nie, fajnie wygląda. Tylko mu pozmieniam trochę ciuchy, tutaj oczka i tak dalej, także zaraz do Was wracam. Dobrze, kochani, jesteśmy u Stefana. Tak wygląda, proszę bardzo, zostawiłam mu te włosy, wiecie, zostawiłam, no, są całkiem okej. Tylko oczka mu zmieniłam na takie ciemne, bo no musia też ma takie ciemne, zobaczcie. O. Dlatego on też takie właśnie ma ciemne oczka i ma takie fajne spodnie, słuchajcie, to ostatnio na Onyxie chyba wyszło. Dla facetów też są i ja mu dałam właśnie takie spodnie śmieszne, koszulkę, także tak wygląda w stroju codziennym. Oficjalny ma tutaj koszulę z kamizelką, sportowo, koszulkę, spodemki. Do snu, tak samo gadki, koszulkę. Na imprezę ma koszulę w myszkowinki, takie fajne jakby spodenki i butki i na basen dałam mu czapeczkę, bo chciał, to niech ma. Tak, także tak wygląda właśnie Stefan. Bardzo ładny chłopczyk, bardzo fajnie wygląda, bardzo mi się podoba. Także teraz lecimy już do naszej nastolatki właśnie. Jest gdzieś nastolatka, nie pamiętam u kogo, no ale zaraz się przekonamy. I jesteśmy u Krysi Space. Krysia jest od Misaki, dokładnie. No widzę figurkę taka... Nie, jest całkiem okej, ale do Adasa chyba podobna, chyba tak. Ona jest, słuchajcie, miłośniczką natury, jest niechlujna i jest znawcą sztuki. No proszę. Wiecie co, zdejmę jej tą czapkę, bo tak to jej dobrze nie widać. O, no, podobna do Adasa. Troszeczkę. Ja nie wiem, czemu tak jakoś mi tu świeci coś. No nie wiem. Bo w sumie Misaki, ona też taka jest, o, jasna, no, dokładnie. Dobra, także tak wygląda w stroju codziennym, proszę bardzo. Tak, tak. Oficjalny, po prostu boski. Pięknie wyglądasz, moja droga. No, sportowy też, myślę, niczego sobie. Tak. Boże, patrzcie, na piersi nie ma prawie. O. Jedne to mają jakieś mega duże, inne w ogóle. tak, to jest do snu. No, zobaczcie. No i tu taka jest troszeczkę przy kości. No, proszę, na imprezę to ty poszalałaś, moja droga. Pięknie wyglądasz. I na basen. Taką ma toporną budowę. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. No, ale pewno wiecie, o co mi chodzi, nie? Nie, patrzcie, w ogóle nie ma piersi. Ale jazda, dziecko. No, ale różnie to jest, tak? No, nieraz dziewczyny też dopiero później mają. Albo mają po prostu mały biust. Także dobrze, kochani, no, tak wygląda nasza Krysia. Nie ukrywam, że pewno będę miała z nią problemy, z tego co widzę. No, ale postaram się, także zaraz do Was wracam. Dobrze, kochani, to jestem. Tak wygląda Krysia. Powiem Wam, że tak trudna simka. W ogóle ma taką figurę, że to jest jakaś masakra. I wiecie, co Wam powiem, że chyba Adaś daje na operację biustu, bo ona go nie ma. Ma wręcz wklęsły, to Wam zaraz pokażę. Ale to po mamusi, bo mamusia też taki ma, bo sprawdziłam. W każdym razie tak wygląda Krysia, zobaczcie. Dała mi takie włosy z grzywką, bo myślę, że jej pasują. Ma tą bluzkę od Marigold, jeansy. Także myślę, że całkiem okej wygląda. Oficjalnie ma coś takiego, to już jest stare, ale powiem wam, że pasuje mi do niej. Także to jest jej oficja... Oj. Sportowy, sportowy ma po prostu koszulkę, dresy i adidasy. Do snu ma taką jakby koszulę, coś takiego. Na imprezę dałam jej też tą sukienkę od Marigold. Ona jest strasznie, strasznie jasna, zresztą tak jak mamusia. No i tu ma kąpielowy,
z tych strojów, które ja uwielbiam. I słuchajcie, zobaczcie to. Ona po prostu tego biustu nie ma. Ona ma wręcz wklęsły ten biust. Zobaczcie, to ktoś w ogóle biustu nie zrobił. W sensie nie zrobił u mamusi, bo... Kochani, spójrzcie. Mamusia ma to samo. Po prostu nie ma totalnie biustu. W ogóle jest taka chuda. Zobaczcie. I ona ma po mamusi ten biust niestety, a właściwie jego brak. Tak naprawdę. Także no myślę, że Adaś tutaj pomoże i daje na jakąś operację albo coś takiego, bo... Kurde, nie pamiętam jaki miała. No nieważne, niech ma ten. No nie ma tego biustu w ogóle. Totalnie ma wręcz wklęsły. No tak czy siak tak wygląda nasza Kresia. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. I teraz lecimy do Adasia. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy u Adasia i mamy już sobotę 17. I już wam mówię dlaczego. Bo przede wszystkim grałam trochę przez wzgląd na te rosnowoce, które nadal są wyśmienite, niestety. A, czekajcie, bo to Adasia muszę. Nie da się tutaj ani nawieść, ani nic, żeby to przyspieszyć. Niestety się nie da i no i nie wiem, czy zdążę z tym, żeby dostać te drugie doniczki. I słuchajcie, tak, wbiłam Adasiowi do końca miksologię i pokażę już wam drinki, które odblokował i szczególnie interesuje mnie ostatni, Królestwo Cieni. Potrzebujemy Kwiatu Śmierci i ja już właśnie się tym zajęłam, zaraz wam pokażę, tam poszczepiłam sobie roślinki. Odblokował się, słuchajcie, Ostra Babunia, Sunset Wally, Sims Politan, Gorący Dym, to są te wszystkie takie dodatkowe właśnie, ale to był ten i chyba ten. Te trzy były za ostatnio, za ten 10. punkt. Zróbmy sobie Ostrą Babunię. A Hania jest ogarnięta. I Hania, zaraz czekajcie, zatrzymam, bo szkoda czasu, żeby mi przeleciał. Zaraz zrobi spotkanie klubowe, ale to za chwileczkę. Tylko jeszcze wam pokażę. Tutaj mam zaszczepioną lwią paszczę z orchideą i z tego wychodzi... Nie, przepraszam. Lwią paszczę z lilią i z tego wychodzi nam orchidea, bo to jest nam potrzebne do kwiatu śmierci. To sobie zaszczepiłam i tu gdzieś mam jabłko... Czekajcie, tutaj chyba... Tak, jabłko z wiśnią, jak zaszczepimy, to wyjdzie nam granat. I tu już go mamy i później granat z... orchideą i wyjdzie nam kwiat śmierci. Tak, ja już to kiedyś robiłam u Miłosza, bo robiłam właśnie ambrozy i tam był też nam potrzebny kwiat śmierci. I stwierdziłam tutaj do tego drinka, ale tak mówię, a w sumie zrobię sobie też ten kwiat śmierci. Także po prostu, tak jak mówię, tutaj trzeba zaszczepić lwią paszczę z lilią i wyjdzie nam orchidea, a tutaj jabłko z wiśnią wyjdzie nam granat i później granat właśnie z orchideą i wyjdzie nam kwiat śmierci. Tak to wygląda. Można jeszcze orchideę zdobyć chyba za kolekcję z kosmosu, no ale to jest tyle latania, że dajcie spokój, a i słuchajcie, wiśnia i lilia i lwia paszcza jest na Leśnej Polanie, tam jak przejdziemy przez drzewo, wszystko tam znajdziecie, gdybyście chcieli. Także tak to wygląda, więc nie jest to trudne i stwierdziłam, żeby Adaś niech sobie sam po prostu wyhoduje. A Hania, słuchajcie, zrobię dzisiaj spotkanie klubowe, właściwie chodź Hania do taty, powiesz mu, że idziesz spotkać się ze siostrami. Bo przecież Adaś wie, że Hania ma klub. I stwierdziłam, to znaczy Hania oczywiście stwierdziła, że zaprosi do klubu Dominika. Co prawda to klub dla dziewczyn i siostrunie. Ale no Hania musi się tu uciec do jakichś, wiecie, takich małych kłamstewek, żeby móc jakoś, kurczę, spotkać się z Dominikiem, prawda? A żeby Adaś jej pozwolił i żeby nie miał do niej pretensji. Dlatego no, dobra tatuś, to ja lecę, bo dziewczyny na mnie czekają, tak? No, dobra. To idziemy na spotkanie. Tak to wygląda. Okej, jesteśmy. No dziewczyny jak zwykle po prostu bosko ubrane. Hania, zmień strój na codzienny. Tu ci dałam ten ostatni? Mówiliście, że niby można dorosłym zmienić, nie wiem. O, no i okej, ty masz różowe spodnie. Spróbujemy tutaj dodać Dominika, jak się da. I wiecie co, Helenkę możemy... Dobra. Helenka, bo Helenka była niedawno, bo chciałabym, żeby to były nastolatki. I może jeszcze jakąś siostrę, ale tutaj nikogo nie widzę niestety. Krysię weźmiemy? Tu weźmy Krysię. No.
Tylko nie wiem, czy oni mi tak przyjdą. Czekajcie, zróbmy tak i tak. O. I teraz powinni przyjść. Także wiecie, no, Hania jest na spotkaniu klubowym, w razie czego. Kto tam leci? Krysia. A my czekamy na Dominikę, która jest w pięknej, różowej marynarce. O, leci nasza siostra. Także, no wiecie, Dominik jest takim wyjątkiem, bo generalnie jest to klub dla sióstr, ale no, wiecie, no, Hania musi jakoś spotykać się z Dominikiem, prawda? Pochwal strój. Obejmij, Boże, ile figli, same figle, czy wy to widzicie w ogóle? Figli w saunie, w krzakach, figli, figli, nie. Poflirtuj troszeczkę. Jakiś pocałunek bym chciała. Poślij pocałunek. Także Adaś jest niczego nieświadomy, ale Hania, słuchajcie, jest grzeczną dziewczynką. Tam troszeczkę tylko, wiecie, nie powiedziała prawdy do końca, bo przecież jest na spotkaniu, jakby nie było, prawda? No. Tyle, że no. Dobra, poleciał, bo on pewno chce coś tutaj. O, proszę. Krysia sobie ćwiczy, super. Może pójdziemy tutaj, wejdź razem. I z kim ty tu wejdziesz? Ze wszystkimi? Zobaczymy zaraz. Ze wszystkimi chyba. No to chodźcie. No, Dominik wygląda bosko. O, przebrał się w coś. Co ty się przebrałeś, kolego? Dlaczego ty wszedłeś w spodniach i w takiej koszulce tutaj? Nie mam pojęcia. O, idą dziewczyny. Chodź, a to kto? Boże, jak oni są poubierani dziwnie. Przecież to nie są te stroje, które ja im dałam. Gdzie wy idziecie? Halo! Dominik! No patrzcie, no. On gdzieś koniecznie idzie po prostu. No bo ja sam na tym spotkaniu. O! Czekajcie, gdzie on idzie? Niech ja zobaczę. Pośledzimy go. Gdzie idziesz? Na masaż czy co? Obejmij. Pocałuj. Może pójdziemy sobie na... albo... Kurde, wy mi napisaliście, jak tutaj zrobić z tym... odprąż się razem. Żeby ten nauczyciel tutaj jogi przyszedł, ale ja nie pamiętam, choinka. Chodźcie wszyscy teraz tutaj. Zrelaksujemy się razem, tak, Hania w tych pięknych butach. Oj, to mi... Pięknie! Masz piękny różowy ręcznik, no super wyglądasz, mój drogi. No Hania tutaj troszeczkę, wiecie, no, wykorzystała siostry, ale one dobrze wiedzą, że Hani zależy na Dominiku, więc wiecie, one będą ją kryły, że tak powiem. O, rozmawiaj o tostach z serem. Dobra. Flirtuj. Boże, Dominik, pięknie wyglądasz w tym różowym ręczniku. Obściskuj się. Kochanie. Helenko. Pocałuj. Mogłabyś się ulotnić? Oh my god, drocz się zalotnie. Czy ja już jej to dałam? Aha, dziewczyny tak będą tutaj nas obserwować, okej. Suśka! No wyjdź! No dobra, jest dużo pary, nic nie widzi. O, poszła. Spoko. Obściskuj się jeszcze raz. Chciałbym mi tutaj zdjątko zrobić, słuchajcie, jakieś fajne. Dobra. Okej. No i dobra.
Pośmiej się może jeszcze? Ja myślę, że Hania by tutaj korzystała z okazji, że tak brzydko powiem. A bo dobra już, dobra, nie przesadzajmy. I okej, słuchajcie, kończymy spotkanie i wracamy do domu, żeby... A też się, wiecie, no, nie zorientował. Także do domu, Haneczko. O, Jezu, widzieliście to? Cofnął się tu? Pięknie. Także lecimy do domu. Bo Ateś zacznie nas szukać i znaczy się w sensie Hani i tyle z tego będzie. I Hania będzie miała spalone, wiecie, spotkanie z Dominikiem, a tak to co jakiś czas, wiecie, pójdzie niby na spotkanie z siostrami, a tak naprawdę z Dominikiem. Dobra, widzimy się w domu. Dobra, jesteśmy... Hanka! Zmieniaj ten strój, szybko! No wiesz co, chcesz, żeby Adam się skapnął? O! Cześć, tato! Wróciłam, super było. Porozmawiam z nim sobie tutaj chwilę. Super było. No. I super. Nie to, żebym ja was tu gdzieś do jakiegoś, wiecie, okłamywania rodziców namawiała czy coś. Broń Boże, rodziców trzeba słuchać, żeby nie było. Dobra. Hania, jak ty tutaj wyglądasz, moja droga? Możesz skorzystać. Właśnie, czekaj, bo ty chyba... A, właśnie, bo ja dałam Hani, żeby pocztówki sobie zbierała, bo to takie do nastolatki mi pasuje. I moglibyśmy sprawdzić. Może zaczniesz kolejny utwór, ale wydaje mi się, że ona zaczęła, ale no nie wiem, co to się z tym stało. Napisz piosenkę, fantazja muzyczna. Wydawało mi się, że napisała. A może mi się wydawało. Dobra, Adaś, a ty? Pobaw się chwilę z Mućką, pogłaszcz ją i słuchajcie, tak, co do Adasia, przeczytał te dwie czy tam trzy książki były, trzy chyba, i teraz ma naprawić lub ulepszyć obiekt, to już zrobiliśmy. Wytwórz obiekt na stole, zaraz go wam pokażę i szósty poziom logiki musimy osiągnąć. Tutaj jest ten obiekt, proszę, to jest gniewna rzeźba czy coś takiego. I stwierdziłam, że właściwie Adaś może też troszeczkę porzeźbić, bo w sumie on tego majsterkowania to tutaj nie ma. Tutaj nie ma w ogóle nic wbite chyba z tego majsterkowania. Czekajcie, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. A, to pieczenie jeszcze, właśnie, zaraz pójdziesz coś upiec. Nauki kosmiczne zaraz będzie miał też 10. Tkarstwo, majsterkowanie, no. Także dopiero jakby lizną, tak? Choć Adaś jeszcze coś upieczesz, bo chyba ci się to już zaliczy. Piecz. A, banana! Banana posadziłam. A może być to. Bo właśnie chciałam zrobić to. Gdzieś tutaj mam tego banana, kupiłam. O, widzicie? A możemy go nawieźć, to możemy go nawieźć. A niech będzie winogrono. I będziemy mogli sobie właśnie to upiec. Co to było? Czekajcie. O, wyrzucę przy to jedzenie. Piecz. Egzotyczny placek owocowy. Właśnie. Ale potrzebny jest nam właśnie ten banan, dlatego go kupiłam. I Adaś posadził. Hania. Aha, Hania gra. Później możesz sobie coś zjeść. No, Adaś, wbijaj ten punkcik. No, patrzcie, nie wbije. No to jeszcze raz coś upieczesz. Piecz. No nic tu takiego nie ma, no to weź tam zapiekankę. Chyba taka najbardziej pożywna jest, prawda? No, bo chcę zobaczyć, co tam jeszcze będziesz miał. A, w końcu chyba nie, tego drinka ty zrobiłeś, mój drogi? Mam tu znowu rzeczy.
Mówiliście, że powinnam oddać tą urnę temu. Jezu, znowu mam na myśli Dominika, nie? No ja nie wiem, on u mnie jest Dominikiem, wiecie, o kogo mi chodzi. I chyba tak zrobię, muszę mu jakoś oddać. Adam może teraz piec w kuchence pudding chlebowy, chleb bananowy i kremowy placek bananowy. No widzicie, wszędzie banany nam są potrzebne. Także okej. Okay. Niech tak będzie. Może te banany nam urosną, to zobaczymy. I w ogóle też przeszło mi kilka dni, bo grałam jeszcze u innej rodzinki. I tam oczywiście pójdziemy. Pokażę wam, co i jak. Zawołaj na posiłek. Chodź, Hania, zjesz sobie z tatą. Musisz mu się tu trochę podlizać, wiesz. Popraw mu humor. Żeby nie nabrał podejrzeń. Zażądaj należności? Co? Ożywiona rozmowa. Dobra. I Hania do spania, bo już jest która godzina. A ty? Helenka, a ty co taka jakaś sztywna jesteś w ogóle? Co? No i co z wami? Nawet nie ma... O! A nie, to ten banan, kurczę. To ewoluuj, pewny ogród i... zbierz cały plon. Smile! No, a ty, Haneczko, jak zjesz, to do spania. Chociaż wiesz co? Wyślij jeszcze SMS-a do Dominika. Tylko gdzie on jest? I do spania. No. Adaś? Kurczę, no. Wyśmienite i koniec, no. Nie da rady. Ech. To chodź może polecisz w kosmos. W ogóle wiecie co się stało? Raz z nim poleciałam i on wrócił, rozwalił całą tą rakietę i musiał robić od nowa, nie? Masakra. Tak. A później możesz jeszcze sobie tutaj zrobić rzeźbę. Smutna rzeźba. Przemówię do rozsądku. Aha. Co jako... O, jeżozwierza mamy, słuchajcie. Super. Gniewna, to już robiłam. A smutna jaka jest? Zobaczymy. A, ktoś mi przecież coś mogę przez komputer z tymi kosmitami, tylko co? Nie pamiętam co to było, ale nic takiego nie widzę. Nie wiem jak tam nasza mamusia, słuchajcie. Hanka! No co ty tu stoisz? Przecież ty miałaś spać, dziewczyno. No co ty? No. Pokaż tą swoją smutną rzeźbę. Czekajcie, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. A nie, to jest ta... gniewna. Patrzcie, jaka fajna! No dobra, na razie niech sobie jest. Idę zobaczyć tutaj, jak tam mój banan. Nic niestety z niego nie ma. Tu też nic. A jak tutaj moje granaty? Chyba jeszcze nie mamy z tego owoców, co? Nie. Nie mamy, słuchajcie, niestety. Mamuśka nie dzwoni. Czekajcie, jeszcze wam pokażę tego drinka. I przeniesiemy się w jeszcze jedno miejsce na koniec, no bo nie wiem.
Coś nie dzwoni. Bo jeszcze za wcześnie, słuchajcie. Nie pamiętam, kiedy myśmy się starali o dziecko. Zrób tą ostrą babunię, bo jestem ciekawa. Ja bardzo jestem ciekawa właśnie tego ostatniego. Adaś, ty się ubrałeś. Właśnie, tam wcześniej jeszcze pisaliście, że sklep będę musiała znowu kupić. No trudno, no. To kupimy. Znaczy się tą piekarnię. Przez tego... Markusa! Właśnie, Markus, on miał na imię. Pokaż, Haniu, jak ten wyglądasz? Dobrze. Śpisz. Pokaż, Adaś. Taki zielony jakiś glut. Myślałam, że ty lepiej wyglądasz, szczerze powiedziawszy. Gdzie tam patrzysz, Adaś? Weź no się przebierz, a nie. Przywołaj to z serem? Co? Widzicie to? Ale jazda! Nie wiedziałam, że coś takiego jest. Dekoruj. Zjedz. Nieźle, co? Dobra, słuchajcie. Także teraz przenosimy się w jeszcze jedno miejsce i już powolutku będę kończyć. Jesteśmy, kochani! Czy wy poznajecie, gdzie jesteśmy? Na pewno poznajecie. Otóż nasza Maja i nasz Marek są już młodymi dorosłymi. Dzisiaj właśnie tam weszłam, do nich zajrzałam, patrzę, są młodymi dorosłymi, mówię, kurde, przeprowadzam ich razem. To jest oczywiście nasza Helenka, którą zmieniałam w mody kontragra, a tutaj jest Antoni, z tym, że Antoni jest nastolatkiem i ja w ogóle zrobiłam mu tort nawet gdzieś tutaj, właśnie tu u nich trochę grałam, żeby go, wiecie, postarzyć, a przecież on jest duchem i my musimy go przywrócić do życia. No i ja już tutaj raz próbowałam, słuchajcie. Niestety się nie udało. Dlaczego wy się całujecie, skoro on jest nastolatkiem? No to ciekawe, czekajcie. No właśnie, przecież wy nie macie romantycznych. Ej, co tutaj właśnie się stało? Obejmij. I chodźcie sobie może tutaj popływać. A ty, mój drogi, zapraszam ciebie tutaj. Złóż datek. 5000. Raz już próbowałam. No i niestety się nie udało. Może tym razem się uda. Bo jak pamiętacie, to są nastolatkowie ze studni i tak jak mówiłam, jak tutaj nasze dzieciaki dorosną, przeprowadzę ich razem i oni sobie wezmą ślub oczywiście i postarają się o dziecko i Adaś będzie miał pierwsze wnuki. Dupa. No niestety nie udało się, widzicie? Niedobrze. To idź też popływaj w basenie, przyda ci się. Trzeba ich trochę odchudzić, słuchajcie. No i nie udało się. Ale słuchajcie, pokażę wam domek, bo jest przepiękny. Domek jest od Maroku 527 i chyba właśnie ostatnio brałam też tam domek, ale ja już go miałam upatrzonego wcześniej, dlatego że to jest taki bliźniak, spójrzcie. I jest wręcz idealny po prostu tutaj dla naszych dzieciaków. Po prostu jedni będą sobie w tym domku, drudzy w tym domku. Tak umownie oczywiście. One są takie same, zobaczcie. Tutaj po prostu mają sypialnię, mają kuchnię, łazieneczkę. Tutaj jest nawet już pokój taki dla dzieciaków na przykład. Także jest naprawdę bardzo ładny ten domek. I drugi jest właśnie taki sam i stwierdzam, że to jest idealny po prostu dom. W ogóle jest przepiękny. Przepiękny, zobaczcie, no jest cudowny. Pięknie jest zrobiony. I znajdziecie go wpisując albo hashtag dom dla mamusi, albo Twin House Maroko 527. Także bardzo dziękuję, bo domek jest po prostu przepiękny. Rozpal. Także oni właśnie tutaj będą sobie mieszkać. Myślałam, że może kurde uda mi się już go ożywić, wiecie, i ten... I byśmy ich tutaj sobie... tańcz. Zaręczyli i byśmy zrobili później im wspólne takie weselicho. No, ale no widzicie, no, z tą studnią. A teraz nie mam za bardzo jak inaczej, bo zanim ja mu zrobię ambrozję... albo wiecie, no księgi życia już się nie da niestety, więc no nie ma za bardzo wyjścia, jedynie co to jest ta studnia, tak? No ale widzicie, już teraz niestety nie proszę o przywrócenie do życia. Bo to ileś tam trzeba odczekać, nie? Ty miałaś pływać! Ty nie musisz tak naprawdę. Co ty jesteś w ogóle?
Wróg publiczny, o mój Boże. Masakra jakaś. No to pięknie. Chodź sobie tutaj z siostrą potańcz. A, bo to jest tak. No dobra. I tańcz. Potańczcie sobie razem. No, także no niestety. Całkiem niedawno. Chyba, że słuchajcie, ja tu chwilę jeszcze z nimi pogram. Spróbujemy jeszcze raz. Może akurat tym razem się uda. A jak nie, no to po prostu już zakończę. Także ja do was za chwilkę wrócę. Dobra, słuchajcie, ja już jestem. Składamy kolejny datek. Oni sobie tutaj gadają. Tutaj Helenka i Marek śpią. Oj, chodź kochanie. Skorzystaj. I chodź też spać. My idziemy do Antoniego. No Antoni. Życzę powodzenia, żeby tym razem się udało. Powrotu do życia. No. Uda się? Co? Ale nowy składnik, który zmaterializował się w jego wyposażeniu, powinien się przydać. Jeszcze tylko kilka innych składników i szczyptu umiejętności gotowania, a Antoni zdaje przygotować ambrozję. Dzięki niej powróci do świata żywych. A co dostałeś? Eliksir młodości. No to faktycznie kilka składników. Dobra, słuchajcie, no nic, ja będę jeszcze próbowała. A ty chodź też idź spać. Mam nadzieję, że razem tutaj będziecie mogli spać. Czy nie? Zobaczymy. Możecie. A ja, kochani, będę się z wami żegnać. Tak, także na pewno jeszcze tutaj zajrzymy do naszych dzieciaków. Dzieciaków w cudzysłowie tak naprawdę, no bo to już są młodzi dorośli, jakby nie było. No poza właśnie Antonim. Ale ja tutaj będę cały czas próbowała go ożywić. No i miejmy nadzieję za niedługo wielkie weselicho i wnuki dla Adasia. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!